No cześć kochani, witam was serdecznie na moim kanale i bardzo się cieszę, że znowu mnie zagościliście. Ja przychodzę do was dzisiaj z długo wyczekiwanym filmem o pielęgnacji mojej twarzy. Wiem, że wiele z was bardzo chciało zobaczyć taki film. Moja pielęgnacja też nieco się zmieniła, także chętnie zaprezentuję wam dzisiaj produkty, które używam na co dzień, ponieważ uważam, że są to świetne kosmetyki, przynajmniej u mnie bardzo dobrze się sprawdzają. Przypomnę jeszcze, że mam skórę mieszaną, ona się nieco przetłuszcza w strefie T, natomiast policzki są często przesuszone. Także jeżeli macie podobną skórę do mojej, to prawdopodobne jest to, że te kosmetyki również sprawdzą się u was. Ale wiadomo jest to, że oczywiście każdy z nas musi przetestować najpierw na własnej skórze, czy jest to odpowiedni kosmetyk dla nas. Także co? Zaczynamy. Zaczynam od demakijażu i akurat w kwestii demakijażu nic się nie zmieniło. Używam tych kosmetyków od lat i na początek moje ukochane chusteczki Bebe. Słuchajcie, to są naprawdę najlepsze chusteczki do demakijażu, jakie są na rynku. Próbowałam jakieś tam Nivea, Neutrogena, L'Oreal, żadne nie dorównują tym. One są naprawdę fantastycznie nawilżone, zmywają najbardziej długotrwały, wodoodporny makijaż. Świetnie sobie radzą z tuszem do rzęs, eyelinerem, takim mocnym podkładem typu Double Wear, także to jest naprawdę numer jeden. Koniecznie wypróbujcie. Ja ich używam od lat, jak już wam wspominałam. Jest wersja niebieska, one są przeznaczone do skóry wrażliwej, suchej. Jest wersja biała, która przeznaczona jest chyba do skóry normalnej. Ja kupuję te albo te białe, nie widzę różnicy, także jakie wezmę, takie mam. Naprawdę chusteczki Bebe są rewelacyjne. To jest taki pierwszy krok mojego demakijażu, oczywiście nie ostatni. Następnie myję moją twarz żelem. I ja uwielbiam ten żel Garnier Skin Active, to jest zielony, że jest pompką, przeznaczony do skóry mieszanej chyba. Gdzie jest to napisane? Tak, mieszanej i wrażliwej. Przeznaczony jest do twarzy, oczu oraz ust, nie zawiera perfum. Żel jest naprawdę bardzo dobry, to jest już któreś moje opakowanie. I tak, niektórzy uważają, że takie produkty myjące do twarzy to nie są zbyt ważne. Nieważne, czy umyjemy twarz, produkty takie i tak zbyt wiele tam nie zdziałają. Ja się z tym nie zgodzę. Zawsze odczuwam to, moja twarz to odczuwa, jeżeli mam źle dobrany żel. Wtedy moja skóra jest albo przesuszona, albo pojawiają się wypryski. W przypadku tego produktu skóra jest fantastycznie oczyszczona, gładka, no po prostu idealna. Także naprawdę. Wynalazłam gdzieś ten produkt z Rossmanie, on jest niedrogi, kosztuje chyba 3 euro i zostałam z nim na dłużej. Jak już wspomniałam, jest to już któraś moja butelka, także serdecznie wam polecam. Żel ten występuje jeszcze w wersji różowej, chyba przeznaczony do skóry suchej, jak się nie mylę, także wypróbujcie. I ja używam tego żelu wraz z moją szczoteczką, to jest szczoteczka Foreo Luna 2. Kolor niebieski przeznaczony jest do skóry mieszanej. Ja o tej szczoteczce nagrałam osobną recenzję, także podlinkuję wam na dole. Wszystkich zainteresowanych zapraszam. Szczoteczka ma wypustki mniejsze, przeznaczone do obszarów bardziej wrażliwych, jak na przykład policzki, jak również wypustki nieco grubsze, przeznaczone do strefy T na przykład. Z tyłu też mamy wypustki, którymi możemy sobie robić taki masaż anti-aging, także również świetna sprawa. Wodoodporna, fantastycznie oczyszcza tak dogłębnie skórę. Uwielbiam. Kiedyś używałam jej codziennie, teraz używam co drugi dzień, zawsze wieczorem, ponieważ rano mi się zwyczajnie nie chce. Także te dwa produkty do oczyszczania twarzy to mój numer jeden. I dalej tonik. Moim ulubionym tonikiem jest ten Pixi, już w którymś filmiku wam o nim wspominałam. Jest to tonik złuszczający, kiedyś używałam go codziennie, ale jednak nieco przesuszał, także używam go dwa razy w tygodniu i naprawdę jestem zadowolona, fajnie oczyszcza, skóra wydaje się być taka promienna, rozświetlona po nim. Zauważyłam, że odkąd używam tego produktu, stan mojej cery się poprawił, także coś w tym musi być. Jak już wspomniałam, używam produktu dwa razy w tygodniu i właśnie w dni, kiedy tego kosmetyku nie używam, nakładam tonik z firmy Vianek. Jest to tonik nawilżający, tonik mgiełka do twarzy z ekstraktem z ziela owsa. To jest ta wersja niebieska. Tutaj mamy taki spryskiwacz, co jest bardzo wygodne. I ten tonik naprawdę
bardzo, bardzo lubię. On tak fajnie, delikatnie pachnie. Nie wszystkim ten zapach przypadnie do gustu, mi się bardzo podoba. Fajnie nawilża, skóra jest taka odświeżona, nawilżona. Bardzo mi się ten produkt spodobał. Można tego kosmetyku używać na bacik, można bezpośrednio psikać nim twarz. Ja tak właśnie robię i używam też go w ciągu dnia na makijaż, żeby tak fajnie odświeżyć i nawilżyć skórę. Także te dwa toniki naprawdę bardzo fajnie mi się sprawdzają. Jeżeli chodzi o peeling do twarzy, to moim ulubionym peelingiem jest ten z firmy Vianek. Tym razem jest to wersja pomarańczowa odżywcza. Jest to maseczka peeling do twarzy z mielonym lnem. Fantastycznie sprawdza się właśnie jako maska, ale również jako peeling. Te drobinki są takie treściwe, a jednak niezbyt mocne. Wiecie, to jest coś takiego pomiędzy. Ja nie lubię, jak te drobinki są takie mocne, że aż skóra boli, ale nie lubię również, jak są tak drobne, że w ogóle tego nie czujemy. Także to jest coś takiego pomiędzy, fantastycznie pachnie. Skóra po użyciu tego produktu jest taka nawilżona, odżywiona, wygląda po prostu cudownie. Ja tego kosmetyku używam raz w tygodniu, ale raczej w formie tej maski, ponieważ na ten moment skupiam się na złuszczaniu tym tonikiem i nie chcę tak za bardzo mojej skóry podrażnić, także staram się to nałożyć jako maskę i później delikatnie właśnie ściągnąć z twarzy. Ale kosmetyk jest naprawdę bardzo dobry. I tutaj mam w zapasie jeszcze maseczkę peeling do twarzy z mielonymi pestkami, malin i owocami truskawek. Także jak skończy mi się ta, to przejdę do testowania tej wersji czerwonej. Teraz pokażę Wam moje ulubione kremy pod oczy. Pierwszy z nich to znowu Vianek, wersja odżywcza, pomarańczowa, krem pod oczy z ekstraktem z chmielu. Tak wygląda ten kosmetyk, ma pompkę, jak widzicie, także jest to bardzo higieniczne. I powiem Wam, że krem jest bardzo dobry, ma fajną taką treściwą konsystencję, która mimo wszystko świetnie nadaje się pod makijaż, pachnie niezbyt ładnie. Ale trudno, zapach to będzie sprawa drugorzędna. Ja zaczęłam używać tego kremu, kiedy moja skóra wokół oczu była bardzo podrażniona. Kiedyś wpadłam na pomysł, że zacznę używać zamiast bazy korektora, takiego mocnego korektora chyba z Maka. I to strasznie podrażniło moje powieki. Skóra była naprawdę taka zaczerwieniona i żaden krem nie pomagał. Kupiłam ten i po prostu za dwa dni zaczerwienienie zeszło. Skóra była jak nowa. Miałam takie suche placki, które znikły, także wtedy zauważyłam, że ten krem jest naprawdę bardzo dobry. Bardzo dobrze nawilża, odżywia skórę, fantastycznie nadaje się pod makijaż. Jest to nasza polska marka, także jak najbardziej na tak. I tutaj w międzyczasie odkryłam jeszcze coś mocniejszego. Ja ten krem używam na dzień, a ten krem L'Oreal używam na noc. I to jest Revitalive, jest to krem ze skoncentrowanym kwasem hialuronowym, który ma wypełniać drobne zmarszczki i mocno nawilżać. Tak to wygląda. Czytałam naprawdę masę bardzo pozytywnych opinii w internecie na temat tego kosmetyku, więc skusiłam się. Jest to moje drugie opakowanie i powiem Wam, że jestem niesamowicie zadowolona. Pierwsze, co mi się podoba, to konsystencja. Konsystencja jest taka wygładzająca, treściwa, świetna właśnie na noc. Tutaj mamy też taki metalowy aplikator, który fajnie chłodzi. Ja zazwyczaj nakładam ten krem właśnie tym aplikatorem, a następnie wklepuję go tutaj palcem i muszę Wam powiedzieć, że skóra jest naprawdę fajnie wygładzona, mocno nawilżona. Jak nakładam ten krem na noc, naprawdę rano, skóra pod moimi oczami wygląda na bardzo zadbaną, mocno nawilżoną, także ten krem jest świetny. Jest nieco drogi, jak na L'Oreal, ponieważ kosztuje 17 euro, jeżeli dobrze pamiętam, ale jest naprawdę wart swojej ceny, także jeżeli szukacie dobrego kremu pod oczy, serdecznie Wam polecam właśnie ten L'Oreal. On już jest taki przeciwzmarszczkowy, wypełniający, mocno nawilżający, jak również krem z firmy Vianek. On jest bardzo nawilżający i taki odżywczy. Także to są moje dwa ulubione kremy pod oczy na ten moment. I teraz kremy do twarzy. Ja Wam już mówiłam, w zeszłym roku chyba odkryłam ten krem, czy dwa lata temu. Mowa tutaj o Clinique, to jest Moisture Intense. Zakochałam się w tym produkcie. Już w kilku filmach Wam o nim wspominałam. On ma taką fajną, żelową konsystencję, świetnie tak wygładza skórę, mocno nawilża. Krem ten ma swoich zwolenników i przeciwników. U mnie sprawdził się świetnie. To jest puste opakowanie. Zachowałam, żeby Wam pokazać. Miałam zamiar kupić sobie znowu ten krem, ale moja teściowa podarowała mi w zeszłym roku w grudniu ten oto krem. To jest Judith Williams Skin Revolution z jagodami Goi. Tak wygląda ten krem.
Ja kiedyś miałam serum właśnie z tej serii czerwonej. Było świetne, także bardzo się cieszyłam, jak otrzymałam ten krem. Krem jest naprawdę rewelacyjny. To jest moja miłość. On pobił na głowę ten krem z Klinika. Ten jest bardzo dobry, nadal go lubię, ale ten jest jeszcze lepszy. Przynajmniej moja skóra jeszcze bardziej lubi ten krem. Kosmetyk ten jest bardzo nawilżający i zapobiega powstawaniu pierwszych zmarszczek. To jest moje drugie opakowanie. To, które dostałam teściowej, już zużyłam, to zakupiłam sobie sama. Zużycie już jest dosyć spore. Powiem Wam, że krem ten nie jest jakoś zbytnio wydajny. Nie wiem, od czego to zależy. Mamy tutaj 50 ml, także pojemność taka standardowa, a jednak bardzo dużo tego kremu mi idzie. Odkąd użyłam tego kremu, moja skóra jest w idealnym stanie. Jest miękka, gładka, odżywiona, ma ładny koloryt. No po prostu rewelacja, także to jest mój ulubieniec numer jeden. Produkty Judith Williams możecie kupić w internecie. Link zostawię Wam pod filmem, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Judith Williams ma również taką serię tańszą, którą można spotkać w drogeriach DM, ale tych kosmetyków nie próbowałam, nie wiem jakie one są. W każdym razie ta seria czerwona jest naprawdę godna polecenia. Jak już wspominałam, kiedyś miałam serum, które również fajnie się sprawdziło, także serdecznie Wam polecam. Ostatnio miałam też przyjemność przetestować kosmetyki Hello Body, to jest nowa seria Aloe. I najbardziej z całej serii przypadł mi do gustu krem na noc, to jest Aloe Night. To jest taka żelowa konsystencja, która fantastycznie chłodzi. Tak to wygląda. Ja sobie postanowiłam, że zabiorę te kosmetyki na urlop, bo wiecie, to jest takie przyjemne, jak człowiek wróci z plaży, przypieczony słońcem i nałoży coś takiego chłodzącego na twarz. No ale oczywiście tutaj już nie mogłam się powstrzymać, namiętnie tego kosmetyku używałam. Również Markus ciągle tutaj swoje paluchy wkłada i używa ze mną. Także powiem Wam, że ten kosmetyk jest również bardzo fajny, taki nawilżający, skóra czuje się po prostu dobrze po nałożeniu tego kosmetyku, ponieważ mamy takie uczucie ulgi, odświeżenia, nawilżenia, także ten kosmetyk również bardzo przypadł mi do gustu, ale Judith Williams to mój numer jeden, jak już wspomniałam. Mam tutaj jeszcze jeden krem, który bardzo lubię, używam od czasu do czasu. Krem ten również bardzo lubi mój mąż i to jest taki fluid na dzień do skóry normalnej, suchej, mieszanej z firmy Olas. Ten kosmetyk już kiedyś Wam pokazywałam. Tak to wygląda. Dużo opakowań. Tutaj mamy 200 ml. I to jest produkt typowo nawilżający. Nie oszukujmy się, tutaj nie ma tego efektu wygładzenia, wypełnienia zmarszczek. Ten kosmetyk po prostu bardzo dobrze nawilża. Ja używam go czasem na zmianę z tymi moimi bajeranckimi kremami i powiem Wam, że jest fajny, ponieważ też po nałożeniu tego kremu na umytą skórę odczuwamy taką ulgę, on fajnie nawilża, ma bardzo przyjemną konsystencję, taką lekką, która świetnie sprawdza się pod makijaż, także jeżeli chcecie wypróbować coś tańszego, on kosztuje 6 euro w Rossmanie, także cena świetna, to polecam Wam ten krem. I ja, i mój mąż. I kochani, na koniec pragnę pokazać Wam maseczki. Ja jestem ogromnym miłośnikiem masek. Tak dwa razy w tygodniu funduję sobie maseczkę na twarz i to naprawdę bardzo dobrze robi mojej skórze. I pierwszą maską, którą pragnę Wam pokazać, będzie maseczka z firmy Yves Rocher. To jest Riche Creme. W francusku to się chyba tak wymawia. Tak to wygląda i to jest taka maska na większe wyjścia. Ją się nakłada na 10 minut. Tutaj producent mówi, żeby tę maseczkę zostawić, ale ja nie wyobrażam sobie, żebym nałożyła na tą maskę makijaż, także ją zmywam. Wtedy nakładam krem i powiem Wam, że maska fantastycznie wygładza skórę. Mamy taki efekt Photoshopu. Naprawdę, skóra jest wygładzona, jakieś tam drobne zmarszczki są tak wypełnione, no skóra wygląda jak u Pani Moblaka, także ja tą maskę zawsze nakładam sobie na 10 minut, jak gdzieś wychodzę, jak mam jakieś wyjście, gdzie chcę wyglądać wyjątkowo ładnie i promiennie. Także właśnie na takie sytuacje Wam tą maseczkę serdecznie polecam. Ona jest już taka przeciwstarzeniowa, wygładzająca, ale raz na jakiś czas myślę, że fajnie to skórze robi i naprawdę skóra wygląda fantastycznie. I makijaż na tak wygładzonej skórze również wygląda pięknie. Także to jest mój pierwszy faworyt. Ja w ogóle bardzo lubię takie maseczki w saszetkach jednorazowe. Mam tutaj taki woreczek, gdzie swoje maseczki trzymam. Najbardziej lubię maski z firmy Szebens. Jest to firma niemiecka. Mam tutaj kilka, zobaczcie. Maska aloesowa, peel off,
nawilżająca maska, maseczka do okolic oczu i ust. I bardzo też lubię te maseczki w płachcie z tej firmy. One są z kwasem hialuronowym, takie bardzo nawilżające. Duże niebieskie opakowanie. Postaram się wkleić tutaj gdzieś zdjęcie. One są świetne, tak fantastycznie chłodzą, skóra jest mega nawilżona. Też właśnie sobie czasem takie maseczki funduję przed jakimś większym wyjściem, jeżeli moja skóra jest taka jakaś, nie wiem, niewypoczęta, jeżeli mało spałam i wyglądam na zaspaną, to takie maski zazwyczaj stawiają mi właśnie na nogi. Bardzo, bardzo je lubię. Tutaj też Shebenz wypuściło takie serum. Jak to się nazywa? Kapsułki, ampułki, o. I tutaj mam akurat serum zielone. To serum ma za zadanie zmniejszać pory. Użyłam dopiero jednego, zbyt wiele na ten temat jeszcze nie mogę powiedzieć, ale używałam również tych ampułek niebieskich. One są z kwasem hialuronowym i one były świetnie nawilżające. Także niebieskie ampułki z firmy Shebenz bardzo Wam polecam. Są jeszcze różowe, bardzo polecane. Są takie bardziej rozświetlające, też nawilżające, także te różowe jeszcze będę musiała wypróbować. Maseczka, która również bardzo przypadła mi do gustu, to ta z Nakomi. To jest profesjonalna maska algowa do twarzy, przeciwzmarszczkowa, nawilżająca do każdego typu cery. I to jest taka glinka, którą musimy sami rozrobić. Zastanawiałam się, czy Wam o tej masce dzisiaj wspominać, ponieważ użyłam jej raptem 2 razy. Ale po tych 2 razach była naprawdę niesamowicie zadowolona. Jedyne co, to ona bardzo tak naciąga skórę. Także jak będziecie jej używały, to zostawcie sobie sporo wolnego miejsca w okolicach oczu, ponieważ ja nałożyłam ją tutaj tak dosyć mocno pod oczami i to mi tak naciągnęło oczy, że tak chodziłam przez 15 minut. Także no, to jest jeden taki minus. Lekki dyskomfort, ale jak zmyłam tą maskę, to skóra była idealna, taka odżywiona, wygładzona, bardzo nawilżona, także efekt bardzo mi się spodobał. Jeżeli oglądacie mnie od dłuższego czasu, to wiecie, że ja uwielbiam również tą maskę zieloną Origins Intense, którą nakładamy na noc. Bardzo ją lubię, ona jest taka mocno nawilżająca, też odżywcza, ale póki co zrobiłam sobie przerwę, ponieważ używałam jej non-stop, troszeczkę mi się znudziła. Stwierdziłam, że dam mojej skórze troszeczkę odpocząć od tej maski i kiedyś znowu do niej wrócę. Póki co właśnie używam tej Yves Rocher. Ona ma dosyć podobne działanie, bo też tak fajnie odżywia, wygładza i nawilża jak ta Origins. Także tak, moi drodzy, to są moi ulubieńcy. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Piszcie w komentarzach, czy znacie kosmetyki, które Wam dzisiaj pokazałam, czy używacie którejś z nich. Jak mi się te kosmetyki skończą, to mam jeszcze kilka nowości do testowania. Mam nowy krem pod oczy, mam peeling, mam olejek do twarzy, mam ten krem ze ślimaka. Także jak to wykończę, będę testowała nowości i wrócę oczywiście do Was z recenzją. Zobaczymy, jak mi się te nowości sprawdzą. Także co, kochane, ja się teraz z Wami żegnam. Mam nadzieję, że miło spędził się ze mną czas. Czekam na Wasze komentarze. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!